Oto 10 ciekawostek dotyczących jedzenia. 1. Niektóre badania sugerują, że jedzenie ostrych potraw może pomóc w utracie wagi poprzez zwiększenie tempa metabolizmu. 2. Włoscy kucharze są znani z wykorzystywania tylko kilku prostych składników, aby stworzyć pyszne dania. Na przykład tradycyjna pizza margherita składa się tylko z pomidorów, sera mozzarelle i świeżej bazylii. 3. Najdroższym jedzeniem na świecie jest beluga kawiar, który kosztuje ponad 20 tysięcy dolarów za kilogram. 4. Czekolada zawiera substancję zwaną teobrominą, która jest szkodliwa dla psów i kotów. 5. Jedna z najstarszych odnotowanych receptur kulinarnych pochodzi z Babilonii i datowana jest na 1600 rok przed naszą erą. Zawierała ona między innymi mięso, cebulę, czosnek i zioła. 6. W niektórych krajach, takich jak Japonia i Korea Południowa, tradycyjne śniadanie składa się z zupy miso, ryżu, marynowanych warzyw i wodorostów. 7. W Chinach jedzenie jest tradycyjnie spożywane z pałeczkami. Istnieją nawet szkoły pałeczkowania, w których można nauczyć się sztuki jedzenia pałeczkami. 8. Szpinak zawiera dużo żelaza, ale legendarny fakt, że jest to szczególnie bogate źródło tego pierwiastka, jest wynikiem błędu obliczeniowego. 9. W niektórych krajach, takich jak Meksyk i Indonezja, tradycyjne jedzenie jest podawane na bananowych liściach zamiast na talerzach. 10. Kolorowe owoce i warzywa, takie jak pomidory, marchewki i buraki, zawierają fitochemikalia, które pomagają chronić organizm przed chorobami, takimi jak rak i choroby serca.